bardzo serdecznie, drodzy seniorzy, drogie seniorki. Oczywiście serdecznie też witam wszystkich z klubu Nestora. Dziś chciałbym Wam pokazać ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem przyrządów, jakim są taśmy do fitnessu. Jeśli chodzi o te taśmy do fitnessu, na pewno są rekomendowane przez fizjoterapeutów, ponieważ nie wymagają dużego wysiłku i możemy dobrać sobie jak chcemy opór, ale też bardzo ważne jest, jeśli chodzi o dobór taśm, mamy ich kilka rodzajów. Ja tu mam przede wszystkim co drugą, ponieważ mam najbardziej rozciągliwą, czyli zieloną taśmę. Następna jest żółta bądź czerwona taśma, która stanowi większy opór. Niebieska taśma już jest mniej rozciągliwą taśmą i stawia o wiele większy opór. I nie mam tutaj czarnej, ale mam coś podobnego, czarną gumę. I te czarne są najbardziej stawiające opór. Czyli do nich potrzebujemy dosyć dużo wysiłku. Stosujemy te taśmy przede wszystkim do rozwoju naszych mięśni. Oczywiście możemy różnych przyrządów zużyć, ale taśmy możemy użyć w różnoraki sposób. Właśnie dzisiaj chciałbym zaprezentować kilka ćwiczeń, dlatego też do pomocy proszę Justynę. Proste ćwiczenia na siedząco z wykorzystaniem taśm. Ja oczywiście jako słabeusz wezmę tą najbardziej rozciągliwą, czyli tą zieloną i z pierwszych taśm. Na początek ustawiamy sobie jakiś tam opór. Każdy z Was może sobie dobrać opór, ale najlepiej tak, żeby ręce nam się rozchodziły na zewnątrz. Do końca, bez największego wysiłku. Bez największego wysiłku dobieramy sobie odległości, najlepiej równe, i rozciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. W tym ćwiczeniu czujemy, jak rozgrzewają nam się mięśnie barkowe. Dobieramy sobie teraz odległość w taki sposób, aby ręka znalazła się na wysokości barku i przesuwamy tą rękę na bark właściwy i rozciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To samo robimy drugą rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobieramy sobie teraz pewną odległość, zakładamy na plecy, już tam się lekko rozciąga, już tam się lekko rozciąga, tak żeby było wygodnie. Rozciągamy i jak do oklasków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 i 10. To samo ćwiczenie, ale ręka wyprostowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 i 10. To sama druga, oczywiście. To samo druga ręka. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Na pewno już po kilku takich ćwiczeniach poczujecie, że wasze barki są już mocno rozgrzane. Mocno rozgrzane. Słońce rozgrzewa jeszcze. Tak, no jest jeszcze słońce rozgrzewa. Tu widzę, że pieski nam też pomagają. Rico chce coś powiedzieć. Ok. Teraz wykorzystamy pozycję siedzącą. Wkładamy taśmę pod kolana. Postawiamy sobie parę centymetrów i ćwiczenia bicepsów. Bicepsów to ma ten ruch. Ważne, aby ręce przylegały do tułowia. Żeby nie chodziły prawa, lewa, a były proste. Poruszają się tylko przed ramieniem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Uważaj, żeby ona nie wyskoczyła, ta guma. Tak jest. Tutaj też trochę ostrożniej, żeby nie było takiego efektu. Podejrzewam, że nie będzie. Podejrzewam, że dalej. Tak jest. Teraz pojedynczo przytrzymujemy sobie na kolanie. Ustawiamy sobie odległość, jaką chcemy, jaką jesteśmy w stanie wyciągnąć. Niektórzy zrobią to w ten sposób, niektórzy bardziej, ale ważne, żeby rękę nie wyciągać w ten sposób. Ręka musi być sztywna, żeby mięsień bicepsa tylko pracował. Mięsień bicepsa. Mężczyźni wiedzą, co to jest. I pojedynczo, po 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 i 10. Jedziemy na lewą. No. Jedziemy na lewą rękę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. A trzymamy tak, czy tak? Jak to będzie lepiej? Najlepiej, jeśli guma, taśma zachodzi nam na palce. Mamy większą pewność, że ona nam nie spadnie. Nie robimy tego błędu, że odwracamy rękę w ten sposób, bo guma może nam wylecieć. Pewny chwyt na rękę i nam nie ucieknie w 100%. Wykorzystujemy tą pozycję siedzącą i mocno ustawiamy się na krześle. Popuszczamy, stawiamy sobie po parę centymetrów i rozciągamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I 10. Rozluźniamy, rozluźniamy. Na mieście. Właśnie przypominam o tym, aby było odpowiednie nawodnienie. Dlatego podczas przerw staramy sobie wziąć kilka łyków wody czy jakiegoś tam izotonika naturalnie stworzonego przez siebie. Najlepiej woda, cytryna, trochę miodu i mamy izotonik naturalny. Teraz podobne ćwiczenie, ale tym razem po jednej ręce. Zostawiamy sobie troszeczkę więcej miejsca. Przykładamy do kolana, napinamy nogi i rozciągamy po jednej ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak komuś niewygodnie, może popuścić. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. To samo z drugą ręką na kolano. I raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Rozluźniamy, rozluźniamy, rozluźniamy. Tak jest. Nie możemy przejść
powrotem na plecy. Mamy też dosyć dużo siły, więc do ćwiczeń z mięśniami piersiowymi możemy użyć troszeczkę twardszych gum. Ale ja jestem dosyć leniwy i nie chcę mi się zginać. To za chwilę spróbujemy drugą. Nie chcę mi się zginać. Zobaczymy, jaka jest różnica. I tak samo jak poprzednio. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmieniamy na skos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmieniamy na skos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Ja ci wiadę na opinię. Tak jest. Jesteś leniwa, seniorki mają ćwiczyć, bierz niebieską. Okej. Okay. Nie ma problemu. I teraz zauważymy, że ten opór będzie większy. O, jest całkiem. Tak jest. W ogóle. Jest twardsza guma, ale... A ja może tą zieloną zostanę przy tej zielonej. chciałaś sama, proszę bardzo. Ćwiczymy. Nie, no jest różnica. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na skos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na skos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i prosto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakie wrażenia po niebieskiej? Zdecydowanie inne. A! Powiem tak. Naprawdę. Przy czarnej gumie, gdyby była czarna guma, powiem szczerze, byłoby jeszcze ciężej. Ja sobie wezmę tak tą porównałem z tamtą, to jest taka dziecinna. Czarną. I jeszcze raz. O, niestety, nie wytrzymała. Przykro mi. Ona już ma swoje wyćwiczone. Była do pokazu. Ale uwierzcie mi, że z czarną jest to wysoki level. Dobrze, moje seniorki, moi seniorzy. Dzisiaj z dużymi przygodami. Bardzo ładny dzień, niedziela. Tak jest, bardzo ładny dzień, niedziela. Nasze pieski, jak zobaczą cokolwiek poruszającego się po drodze, czy gdzieś tam w offsie, to od razu atakują i szczekają. Troszeczkę nam poprzerywały. Ale mam nadzieję, że nie przeszkadza to Wam. Moi kochani, jeśli chodzi o gumy do fitnessu, radzę, żeby zakupić. Jest to naprawdę niedrogi interes. Jest to niedrogi interes. Możecie sobie kupić, proponuję od zielonej. Parę złotych wydacie, a powiem Wam, że w różnych pozycjach, czy to na siedząco z wykorzystaniem krzeseł, czy na leżąco, następne zrobię na leżąco ćwiczenia, będzie to dla Was frajda. Mieliśmy już piłki jako jeden przyrząd, dzisiaj mamy gumy, oczywiście z przygodami, ale tak to jest, jak się robi na żywo. Także nic, tylko ćwiczyć. Dziękuję bardzo.